Ostatnie dni przynoszą dużo niespodzianek na rynku walutowym. Zyskuje wyraźnie japoński jen. Ta waluta zawsze szła w górę w sytuacji, kiedy na rynkach akcji było nerwowo, a ostatnie dni przynoszą silną wyprzedaż na globalnych parkietach. Ona jest wywołana też głównie obawami o kondycję sektora bankowego na świecie. No ale też właśnie japoński jen wyraźnie zyskuje i powstają pytania o jakąś interwencję, która by się mogła pojawić w najbliższych dniach. Drugą walutą, która zyskuje podobnie jak jen, jest szwajcarski frank, który no widać, że nie ma ostatnio tu aktywności ze strony Banku Szwajcarii. Rynek też zdaje się zakładać, że Narodowy Bank Szwajcarii prędko stóp nie obniży. W związku z tym właśnie frank staje się ponownie w sytuacji globalnego napięcia bezpieczną przystanią. I też to widzimy u nas w kraju. Kurs frank złoty w ciągu tygodnia wzrósł blisko 10 groszy, jest teraz wart 4 złote i blisko 5 groszy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, złoty ma się nieźle. Jeżeli spojrzymy na relację euro-złoty, tutaj mamy wahania wokół poziomu 4,45. Z kolei tanieje dolar. Dolar, który jeszcze wczoraj wieczorem był wart 3,90, dzisiaj 3,93. Ale na przestrzeni tygodnia te parę groszy jesteśmy niżej. To oczywiście wynik tego, jak rynek odbiera sygnały z Fedu. Mam tu na myśli kwestię potencjalnej podwyżki stóp procentowych w USA. Wypowiedź, jaką udzieliła szefowa Fedu w kongresie w środę, tych wątpliwości nie rozwiała. Wprawdzie Fed mówi o tym, że podwyżka w tym roku może być konieczna, natomiast nie mówi o terminie, nie mówi też o skali podwyżek. W związku z tym rynek ma obawy, czy kolejne słabe dane nie sprawią, że rzeczywiście w tym roku Fed żadnego ruchu nie wykona. Więc najbliższe dni prezentują się dość ciekawie. Ja myślę, że my wciąż będziemy patrzyli na rynek globalny. Tutaj poniedziałek, wtorek, zwłaszcza w poniedziałek mamy powrót na rynek inwestorów z Chin po tym, jak teraz mają obchody nowego roku. I zobaczymy, jeżeli w Chinach będzie nerwowo, to złoto na tym jednak może stracić. Natomiast jeżeli w Chinach zobaczymy próbę stabilizacji notowań, jeżeli zobaczymy na rynku spekulacje o jakichś interwencjach, na przykład Banku Japonii na rynku jena, czy też spekulacje na temat programu stymulacyjnego w Chinach, który być może się pojawi przed 5 marca, to może być na rynku dobrze. Dobrze, czyli giełda poszłaby nieco w górę, natomiast złoty mógłby się jeszcze umocnić, zwłaszcza w relacji do franka.